Beskid Niski to nie tylko piękne góry i doliny i to nie tylko terytorium Polski, bo także terytorium Słowacji, ale także bardzo trudne dzieje I i II wojny światowej. Teraz jestem po słowackiej stronie nieopodal miejscowości Świdnik i w tym miejscu, ale także po polskiej stronie są doliny, które są nazwane Dolinami Śmierci. Te nazwy nie są bez przyczyny, ponieważ właśnie w tym miejscu rozegrała się jedna z największych bitew pancernych pomiędzy Armią Czerwoną a Wehrmachtem. Miało to miejsce we wrześniu oraz październiku 1944 roku. U wejścia do tej Doliny Śmierci, która rozpościera się w tamtą stronę, możemy zobaczyć pamiątki po tej bitwie, które dla każdego, kto jest zainteresowany historią II wojny światowej, ale także grał w World of Tanks, to od razu widać, że jest to Panzerkampfwagen 4 i najeżdżający na niego T-34 Armii Czerwonej. Tych czołgów tam jest poustawiane w linii bojowej dużo więcej i teraz po kolei będziemy odwiedzać te punkty, aby pokazać Wam, jak to wygląda. Tak wygląda plan muzeum, które jest nazwane po słowackiej stronie Muzeum Śmierci. Tutaj widać właśnie ten PZKMPF-4 i ten T-34, czyli tutaj dokładnie jestem i będziemy się kierować na północ, w stronę granicy z Polską, gdzie zobaczymy tych czołgów więcej. Zwieńczeniem tej podróży będzie T-34 wersja 85. Tam jest widok w kierunku północnym, gdzie zaraz będziemy jechać. Jeszcze szybki rzut oka na ten pomnik dwóch czołgów, które było widać przed chwilą. To jest czołg Wehrmachtu, chyba czołg ciężki, jeżeli dobrze pamiętam. World of Tanks się grało. PZKMPV4, czyli Panzerkampfwagen 4 i T-34 Armii Czerwonej. W sposób symboliczny tutaj ułożone T-34 taranuje czołg Wehrmachtu, ale wiadomo, Czechosłowacja była pod mocnym wpływem ZSRR, więc nie mogło być inaczej, jeżeli chodzi o budowę tych pomników. I na koniec jeszcze ostatni wóz bojowy, już bardziej nowożytny. Tutaj jeszcze tablica pamiątkowa, gdzie widać oryginalne fotografie z 1944 roku, gdzie po bitwie zepsute, uszkodzone, zniszczone czołgi zostały i część z nich właśnie tutaj ułożono w formie takiej wystawy pod tytułem Dolina Śmierci. To jest droga w stronę północną od wjazdu do tej Doliny Śmierci. Czy nazwa jest zasadna, ocenicie sami. Starło się tutaj około 130 tysięcy żołnierzy, 2000 dział oraz 350 czołgów po stronie Wehrmachtu oraz około 150 tysięcy, 1500 dział oraz, uwaga, 1000 czołgów po stronie Armii Czerwonej. Straty po stronie Wehrmachtu wyniosły około 70 tysięcy żołnierzy i, uwaga, 100 tysięcy po stronie Armii Czerwonej. Mieszkańcy, którzy wspominają jeszcze te czasy, opowiadają, że rzeki i potoki, które płyną w tych dolinach, to wszystkie wtedy płynęły krwią. Już jakieś 3 km na północ, w pierwszej miejscowości Kapiszowa, możemy zobaczyć pierwsze czołgi, które są poustawiane. Oraz tablice przedstawiające krótką historię tamtych czasów, łącznie z fotografiami. I co ciekawe, na Słowacji nie było tak mocnej dekomunizacji jak po naszej stronie. Jest tutaj bardzo dużo monumentów jeszcze po Armii Czerwonej. U nas one zostały w większości zniszczone czy rozebrane, a po stronie słowackiej jest dużo. Na przykład w miejscowości Świdnik, czyli w tamtą stronę jakieś 6 km, jest potężny monument właśnie ku pamięci Armii Czerwonej. Tego nie rozszyfruję, bo niestety słaby jestem z rosyjskiego. Kolejne powojenne już fotografie. U nas takiego T-34, o ile się nie mylę, można zobaczyć na zewnątrz w muzeum w Dukli. Stoi, nie sposób go przeoczyć. Tylko nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam model. Tak wygląda plan tej całej bitwy. Tutaj się zaczyna ta Dolina Śmierci, stąd zacząłem i pierwsze nagranie tutaj się pojawiło. I jadę cały czas na północ. Minąłem Kapiszową i jestem teraz tutaj. Tu po lewej u dołu widać miejscowość Świdnik. Ta mapa jest mniej więcej aktualna teraz. I później pojadę tędy, aż do Niżnego Wyżnego Komarnika. Tutaj gdzieś w tych rejonach jest cmentarz żołnierzy niemieckich, którzy tutaj polegli. I też gdzieś tutaj w tym Wyżnym Komarniku jest mauzoleum Iwana Koniewa, czy pomnik Iwana Koniewa oraz pomnik saperów, którzy rozbrajali później te tereny zaminowane przez Niemców. Dalej na północ mamy już Barwinek, Duklę i drogę na Rzeszów, czyli część polską. I ta część dotyczy 25-27 października 1944 roku.
cała ta ofensywa była częścią operacji dukielsko-preszowskiej, czyli tak zwanej bitwy o Przełęcz Dukielską. Spacerując tutaj czołg można spotkać praktycznie wszędzie. Teraz idę tam u góry, gdzieś jest wieża widokowa i na polanie są rozstawione czołgi w szyku bojowe, 6 albo 8 sztuk. Są nawet pozostałości tak zwanych smoczych zębów, czyli zapór przeciwczołgowych. On jak na to najeżdżał, to się zawieszał w powietrzu i dalej niestety nie pojechał. I z ciekawostek, walki o Przełęcz Dukielską miały znaczenie strategiczne, żeby Armia Czerwona mogła się przebić na południe z Polski. Przełęcz Dukielska jest najniżej położoną przełęczą w całym grzbiecie Karpat. Zaraz na wschód stąd, czyli w tamtą stronę, jest przełęcz Łupkowska, która dzieli Karpaty na wschodnie i zachodnie. Spindram się pod górkę, o tutaj kolejny w lesie. Spindram się na górkę, żeby zobaczyć, jak wyglądał ten szyk czołgów Armii Czerwonej, które napierały w tamtą stronę na Wehrmacht. Czerwone Zvezda. Po słowacku ta Dolina Śmierci nazywa się Udole Smrti, o ile to dobrze czytam. Jest tutaj wieża widokowa, skąd można sobie lepiej zobaczyć, jak wyglądała ta bitwa. Mniej więcej, bo podejrzewam, że to nie jest cały sprzęt, który brał udział.